Cześć, siema, z tej strony Eru, witajcie w kolejnym odcinku z Karier Legion Warszawa. Więc tak, jeśli chcecie więcej z odcinków z tej serii, to zostawcie łapkę w górę oraz suba, bo to jest ważne dla twórcy. Bo jak widzi, że jest dużo łapek pod odcinkiem, to chce mu się bardziej nagrać odcinek. Tak, mówi to Eru. Więc jest to oczywiście pierwszy odcinek w 2017 roku. Miałem teraz na początku roku sporo zamieszania z siecią partnerską, bo zmieniam na lepszą. Więc mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy niż 2016. Więc dobra, zaczynamy od meczu z Bragą. Ustalmy sobie zespół. Oczywiście ustalmy, kto ma grać. Więc tak, Relay i Jovic. Myślę, że w tym meczu zagra ten Jovic, mimo iż ma... Jest dopiero co po urazie, więc mam nadzieję, że się spiszę. Zagra również za Chlouszka Relay, bo jest lepszy od niego. Na ławkę pójdzie oczywiście w tym meczu przyda nam się bardziej Hamlinen od naszego juniora. I myślę, że takim składem możemy wyjść na to spotkanie, więc dobra. Mamy jeszcze szansę na wyjście z grupy, bo jeśli ten mecz wygramy, będziemy mieli 8 punktów. Wtedy Borussia by musiała wygrać z PSG. Więc jest to oczywiście do zrobienia, ale musimy najpierw ten mecz wygrać oczywiście. Więc dobra, możemy już do tego meczu oczywiście przechodzić. Więc dobra, zagraj mecz. Wybieramy stroje. No to my zagramy oczywiście w tych, Braga zagra w tych, więc ja już was zapraszam na to spotkanie. Legia Warszawa kontra Braga. Mecz, który może zaważyć o naszym wyjściu z grupy, więc miejmy nadzieję, że to spotkanie będzie po naszej myśli i uda nam się zdobyć 3 punkty. I teraz... Nie mam pojęcia, co się teraz wydarzyło, ale przegrywamy w minucie 17 z Bragą, naprawdę. Nie wiem, co się teraz wydarzyło. Myślałem, że z akcji nic nie wyjdzie, ale musimy odrabiać. Niestety. Ta piłka do Thibaut Moulin! Oddaje strzał i tak jest, bramka! Wyrównujemy! Thibaut Moulin ratuje! Ratuje nas! I miejmy nadzieję, że druga bramka za chwilę padnie. Jovic ma piłkę, Jovic się obraca, oddaje strzał, jest 2-1 i jeszcze przed przerwą udaje nam się wyjść na prowadzenie. Jestem pod niesamowitym wrażeniem tej końcówki, bo naprawdę nasza drużyna pokazała się z bardzo dobrej strony i nasz napastnik, sprowadzony oczywiście z Benfiki, pokonuje golkipera drużyny przeciwnej. Jest już 2-1, naprawdę niesamowity wynik, ale nie doszła niestety i wygrywamy spotkanie 2-1, naprawdę niesamowity mecz, zdobywamy 3 punkty i chyba to jest w tym momencie najważniejsze. I tylko nam pozostaje czekać na wyniki, na wynik meczu Borussia VS PSG oczywiście. Jesteśmy już po meczu z Bragą, był to naprawdę niesamowity mecz, zdobywamy 3 punkty i jesteśmy coraz bliżej wyjścia z grupy. Jeszcze teraz sobie przesymulujemy. Przesumujemy sobie dni i teraz oczywiście pochwalimy nasz zespół za mecz z Bragą, bo naprawdę zrobili świetne widowisko. Więc dobra, ten mecz sobie przesymulujemy i myślę, że damy szansę zagrać w tym meczu Nikoliciowi. Kopczyński może zagrać. Tutaj damy może Hamalainena. Moulin zagrał oczywiście świetny mecz w meczu z Bragą. Obrona zostanie chyba taka sama, bo damy szansę Chlouszkowi i Łoby myślę, że zostanie. I takim składem oczywiście wyjdziemy na mecz z Pogonią Szczecin. Więc dobra, symulujemy mecz, gramy na wyjeździe, więc to będzie na pewno wymagające spotkanie, ale miejmy nadzieję, że nasza drużyna wyjdzie z tego zwycięsko. I tracimy bramkę w 6 minucie meczu, no niestety. Jak na razie przegrywamy i nie jest kolorowo. Widocznie potrzebne są jakieś zmiany. Aleksandrow
wchodzi za Kucharczyka. I przegrywam jak na razie. No i przegraliśmy niestety z Pogonią. Nikolić się nie popisał, nasz napastnik się oczywiście nie popisał. Symulujemy trening. Tu nasz Winter się fajnie rozwija. I mecz z Wisłą Płock. Kontuzja na treningu. Michał Aleksandrow dostał, no nie, na 4 miesiące, serio. Oferta odwołana, następne transferowe. Kopczyński chce odejść, ale myślę, że go zatrzymamy. Masłowskiego możemy w sumie sprzedać, bo nam jest niepotrzebny, jak na razie. I mecz z Wisłą Płock, który sobie zagrałem oczywiście. I na boisko wejdzie oczywiście Jowicz. Za Hamlinena Odzidzia Ofo. Może zagrać Kopczyński w sumie. Pazda Holding, Relay. Więc z takim składem idziemy na spotkanie z Wisłą Płock. Gramy u siebie, więc i gramy oczywiście w przewadze. Dobra, tu będzie Priowicz, ok. Więc dobra, gramy mecz. Więc ja już was zapraszam na to spotkanie. Legia Warszawa kontra Wisła Płock. Mecz, w którym jesteśmy drużyną, która powinna wygrać spotkanie, ale zobaczymy, czy Wisła Płock stawi nam opór. Kopczyński. Do Jowicza. Do Odzidzy. Odzidzia przy piłce. Zagranie do Kopczyńskiego, który zgrywa do Jowicza. Jowicz oddaje. Ależ to był niecelny strzał. Naprawdę, myślałem, że już ta piłka jest w siatce. Kurde, wykończenie fatalne. Teraz Odzidzia Ofo! Odzidzia Ofo! Obok bramki, serio? Tak blisko już było. I łobi. Jowicz oddaje strzał znowu! Piękna interwencja bramkarza drużyny przeciwnej. No naprawdę jest w świetnej formie. Ten bramkarz, teraz jeszcze główka i nad bramką. Ale mamy szczęście w końcówce. Remis, no niestety, no próbowałem coś zrobić, ale no nie udało się, więc remis. No, trudno się mówi, ale miejmy nadzieję, że następne mecze będą lepsze. Więc jesteśmy już po meczu, jestem zawiedziony grom naszej drużyny. I tak, i oczywiście następny mecz gramy z Perze i to jest mecz o wszystko, o wyjście albo nie wyjście z grupy. Więc ten mecz rozegramy sobie już w odcinku następnym. Wiem, że jest, ten odcinek jest krótki, ale następne będą dłuższe. Ja wam to obiecuję. Zróbmy jeszcze oczywiście trening. Kontuzja jeszcze. Prawdopodobnie lubię go, tak jest, miałem rację. Jowicza jeszcze tutaj podszkolimy. Myślałem, że mecz z Wisłą będzie łatwiejszy, ale okazał się naprawdę trudny, bronili się naprawdę dobrze. Próbowałem tam oddawać strzał, ale bramkarz tak samo bronił niesamowicie. Tutaj Holding zwiększył swój overall. Konferencja prasowa. Jeszcze Legię motywujemy przed tym meczem. Kontuzja na 3 tygodnie, więc zabraknie nam i ubiegł na mecz z Perze. Ogromna strata. Ale miejmy nadzieję, że ten mecz z Perze będzie niesamowity i ten mecz będzie już w następnym odcinku, więc ja was już do tego odcinka zapraszam. Więc co, ja już wam dziękuję za ten odcinek, widzimy się w następnym, zostawcie suba, lajka i komentarz. Siema!